Dobry, piękny, słoneczny piątek. Zacząłem trochę wcześniej, nagrywam trochę później. Mam przeczucie, i to się zaczyna sprawdzać, że to będzie bardzo pojebany dzień. Czy licznik i tak dalej. I tak dalej. Dzisiaj jest to samo, chyba sobie przypomnieli dopiero o kampanii. I robią te liczniki, jakieś akcje promocyjne. Także no, szanuję za strategię, za przemyślenie tego wszystkiego. No ja chociaż 3 tygodnie przed na to wpadłem. Po pierwsze, ja nie mogę ogarnąć, zrozumieć tego, że wczoraj wieczorem, czyli nie wiem, jakieś 6-10 godzin przed Black Friday ostatecznym, ludzie rejestrują się i zaczynają planować, robić kampanię, wklejać. Po drugie, chciałem sobie trochę wcześniej skończyć, zrobić sobie jeden dzień, chociaż przez kilka godzin trochę luźniejszy i to mi się totalnie nie udało, bo no, był duży ruch, było dużo zapytań i zapytanie to nie problem, obsługa supportu to nie problem, tylko nie wiem czemu wygenerowało mi to dużo stresu. A ja już potem na samym koniec dnia, jak miałem iść spać, jeszcze awaria serwera była i też musiałem się truć, stresować. Może niepotrzebnie, ale musiałem, taką wybrałem drogę i było bardzo niefajnie. I dzisiaj czuję, że też będzie bardzo porąbany dzień i nie wiem jak to wszystko się potoczy i czy coś konkretnego będę w stanie zrobić. I to tyle z mojego użalania się. Mam nadzieję, że na tym zaprzestaniemy dzisiaj. Teraz idziemy z pieskiem na spacer. Może troszkę się też odstresuję. A teraz będzie taka akcja. Ja założę długie spodnie. Pies to usłyszy i przypędzi do mnie. Widzisz? Ja już mam spodnie i pies już jest. Ale jest jeszcze tak zimno, że trzeba jakieś skarpety i w ogóle kurtkę i w ogóle. No, lecimy. Miałem i wciąż mam mieszane uczucia odnośnie akcji Black Friday, jakiekolwiek u nas. Wciąż jest mi trochę z tym dziwnie, bo nie do końca mi się ta idea podoba. Bartek Popiel na swoim Facebooku bardzo ładnie to opisał. Podzielam to podejście, jednak mimo wszystko nie na tyle podzielam, że zrobiłem akcję u siebie. I jakby nie patrzeć, wczoraj już przekroczyłem jakieś moje tam skromne oczekiwania tej małej akcji, zrobiłem sobie nowe oczekiwania i one chyba też zostaną już spełnione, więc trzeba przyznać, że zajebiście to wyszło. No, tłumaczę sobie to tak, że po prostu ludzie chcą wydać te pieniądze, czekali na jakieś różne akcje, więc czemu mieliby tych pieniędzy nie wydać u mnie? Ja tylko zdążyłem, ale jestem już po konsultacji właśnie z tą panią, tutaj byliśmy na żywo, nie zdążyłem nagrać tego, jak tam rozmawialiśmy. Ale się właśnie bardzo ładnie skonsultowaliśmy. To znaczy ona mnie konsultowała, tu jest moja masa notatek. Nie pokażę. No. Widzisz, ja mam takie klapki na oczach, jestem przysunięty nadmiarem wiedzy, klątwa wiedzy. Nie wszystko wiem, nie wszystko rozumiem i właśnie takie spojrzenie kogoś obok o tym, jaki ten przekaz powinien dawać, jest zajebistą sprawą. No nie wiem, o co tutaj chodzi, bo no, my tylko gadaliśmy na czacie, nie rozumiem. Dzień dobry. Czy ja mówiłem, że to będzie zwariowany dzień? Jeśli nie, to teraz mogę powtórzyć, bo to byłoby warte powtórzenia. Naprawdę jest bardzo, bardzo dziwnie. Usiadłem na chwilę, już nie pamiętam, co robiłem. Chyba wypełniałem druczek tutaj. I w międzyczasie dzwoniłem się z jedną klientką, zrobiłem konsultację, potem rozwiązałem jej problem, wysłałem jej maila. Gadam chyba z 3 osobami tutaj na czacie, na Messengerze, na supporcie. I zastanawiam się, czy ja przypadkiem nie przerwałem jedzenia obiadu i czy tam nie zostało coś jeszcze. Tak, muszę to sprawdzić i się uporządkować. Dawałem przed chwilą też kilka porad, jak można byłoby zrobić wideo, co w nim zawrzeć na ofercie jednorazowej, ale nie podzielę się z tym dzisiaj, bo za dużo gadam o tym, jak i co, a za mało gadam o celach. Przynajmniej tak wyszło podczas konsultacji dzisiejszej, takie wnioski, więc troszkę musimy zmienić przekaz, więc zamykam się. Ludzie chyba obiad jedzą czy coś, bo teraz się uspokoiło wszystko. Zrobiliśmy sobie długi, długi spacer. Więc jest super. Wracam teraz, może uda się nawet popracować jeszcze dzisiaj, nie wiem. 15 minut temu poszedł taki mail z licznikiem, że zostało 1,5 godziny do końca trwania oferty. W ciągu 15 minut już wpadły 3 zamówienia. Okej, mała aktualizacja. Po minucie wpadła kolejne zamówienie. Ja też widzę, że dostałem maila. Ciekawostka jest taka, że w ostatnim mailu naprawdę zapomniałem podać linka do jakiejkolwiek oferty. Był licznik, było trochę tekstu, ale zapomniałem podać linka do oferty. No i tak to fajnie zadziałało, bo przypomniałem ludziom, ale nie było linka, więc wykorzystałem tę starą, dobrą technikę i puściłem jeszcze na szybko 40 minut przed końcem mailing z prawidłowym linkiem,
Sprawdźmy otwieralność tego maila po jakichś 10 minutach, 9%, ale kliknięć już jest kilka. Też tak nienachalnie, ale coś przygotowałem dla tych obecnych, dla tych, przepraszam, całkiem nowych klientów, jakby chcieli, mogą za 90 zł kupić 90 dni, czyli kwartał, w bardzo atrakcyjnej cenie. Chociaż nie nastawiałem się na to, że ktoś z tego korzysta, no bo w ogóle nie było żadnego komunikatu dla nowych osób. Mimo to w sumie dwie osoby skorzystały. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny im za to. Cieszę się, że dołączyliście. Wybiła godzina 20 i wreszcie. Ale my widzimy się jutro.